Słuchajcie, trzymajcie się mocno, bo dziś zaproszę Was na koncert power metalowy. Nie, to nie są żarty, naprawdę zaproszę Was na koncert power metalowy. Partner kanału Winiary Bookings organizuje występ, koncert fińskich power metalowców z zespołu Sonata Arctica. Zaraz ktoś powie, że mi kazali to nagrać. Nie, nie kazali mi tego nagrać. Sam sobie Sonata Arctica koncert wybrałem do materiału. Serio. Opowiem o tym za chwilę, ale uchylę rąbka tajemnicy. Sonata Arctica na sam koniec lat 90. ze swoim debiutem była jednym z zespołów, która w pewnym sensie kształtowała mój gust muzyczny. Ja naprawdę nie żartuję. No ale najpierw kwestia samego koncertu, żebyście wiedzieli co, gdzie, kiedy, skąd, po co, dlaczego. Koncerty będą dwa, jeden w Warszawie, a drugi w Poznaniu. 11 października Sonata Arctica i towarzyszące jej zespoły zagrają w warszawskim klubie Proxima, a 12 października w poznańskim klubie Tama. Niezależnie od tego, czy mówimy o Warszawie czy Poznaniu, 135 zł kosztuje bilet, jeśli kupicie go teraz, a 160 zł w dniu koncertu. I oczywiście wrzucę link w opisie tego filmu, gdzie można te bilety kupić. Na tej trasie koncertowej fińska Sonata Arctica będzie promować swój najnowszy album Clear Cold Beyond. I on jest w porządku, natomiast no nie będzie tajemnicą, że dla mnie nie ma startu do debiutanckiego albumu i w zasadzie żaden album Sonata Arctica wydany później po tym debiutanckim albumie nie miał już startu do tego pierwszego. Naprawdę bardzo chciałem Wam pokazać kasetę debiutanckiej płyty Ecliptica z 1999 roku. Jest to właśnie debiutancki album zespołu Sonata Arctica, ale totalnie nie mogę go znaleźć. Nie wiem, czy komuś pożyczyłem, czy gdzieś zaginął przy którejś z przeprowadzek na studiach, ale gwarantuję Wam, że miałem. I to też jest trochę taka śmieszna, zabawna historia, którą ja będę sobie często wspominał, bo końcówka lat 90. ubiegłego wieku to jest czas, kiedy ja poznawałem taką muzykę metalową, która nie była Slayerem, nie była Sepulturą i nie była Metalliką. I jedną z gałęzi spod gatunków metalu był też power metal, który poznałem niejako przypadkiem, jeśli chodzi o te młodsze zespoły, a to za sprawą Mystica i Mystic Art Magazine, który dołączał płyty CD. Tam na tych płytach były single. I na jednej z płyt właśnie w 99 roku była Sonata Arctica, single Unopened, który co ciekawe był w nieco innej prędkości niż już kawałek na samym debiutanckim albumie. I powiem Wam, że ja w taki sposób kupowałem właśnie płyty. Słyszałem single, płyty, co ja mówię, kupowałem kasety. Słyszałem na tej płycie jakieś single, jakieś poszczególne pojedyncze numery. No i to był jeden ze sposobów na poznawanie nowej muzyki i wtedy kupowało się, zamawiało się właśnie kasetę. I mimo tego, że już wszedłem w black metal i jednak starałem się kupować jak najwięcej black metalu, no to ten numer tak mi przypadł do gustu i on był zupełnie inny od tego, czego aktualnie słuchałem, że stwierdziłem, a zaryzykuję, kupię, najwyżej potem odsprzedam tę kasetę albo komuś oddam. Zaryzykowałem, kupiłem Ecliptica, czyli debiutancki album Sonata Arctica i kurde, no siadło mi mega, serio. Co ciekawe, ja nie miałem za bardzo pojęcia o power metalu, znałem jakieś zespoły typu Halloween, natomiast nie znałem tych młodych zespołów power metalowych i fińska Sonata Arctica wtedy debiutowała, to byli młodzi chłopacy, to nie pamiętam ile oni mieli lat, ale generalnie to byli młodzi muzycy, którzy debiutowali tym albumem. I moim zdaniem oni tam zagrali naprawdę bardzo dobre numery, fajnie zaprojektowane, fajnie skonstruowane, bardzo, ale to bardzo melodyjne i hitowe, i zagrali z taką młodzieńczą werwą. Werwą, której już na późniejszych płytach nie było, no bo jednak ten album sprawił, że oni się stali trochę gwiazdami tej power metalowej sceny. Nie śledziłem jej jakoś super mocno, więc nie wiem jak dużymi. Natomiast jak widać przez te wszystkie lata, jednak na tyle dużymi, że dalej grają, dalej są popularni i dalej robią duże koncerty. No bo te dwa kluby to też nie są jakieś, wiecie, małe pipidówki gdzieś, tylko pokaźnych rozmiarów kluby. I też widziałem w necie, że Sonata Arctica gra na dużych festiwalach, gra na jeszcze większych koncertach na całym świecie, więc myślę, że oni tym debiutanckim albumem zrobili z tego zespołu swój sposób na życie, a jeśli robią to od 99 roku, czyli 25 lat, bo tyle minęło, no to znaczy, że był to dobry pomysł. No i powiedziałem na początku, że ta Sonata Arctica trochę zbudowała, stworzyła mój gust muzyczny. Głównie pod kątem melodii. To, że ja jestem kupowany przez zespoły tanią melodyką, wynika też trochę dlatego, że lubiłem i czasem lubię dalej posłuchać sobie takich lajcikowych rzeczy,
A jeśli jeszcze wspominać końcówkę lat 90. i power metal, z którego notabene mój serdeczny przyjaciel, który wprowadzał mnie w black metal dawno, dawno temu, strasznie się śmiał, że ja takich rzeczy słucham, no to oprócz tego debiutu Sonata Arctica Ecliptica uwielbiam też z 98, czyli rok starszą płytę Return to Heaven Denied włoskiego zespołu Labyrinth. Dla mnie to są dwie power metalowe perełki, które koniecznie muszę mieć na winylach. No i ten materiał o koncercie Sonata Arctica jest taką moją wymówką, żeby opowiedzieć Wam o mojej przygodzie z power metalem z końcówki lat 90. ubiegłego wieku, a jednocześnie polecić płytę Ecliptica zespołu Sonata Arctica, bo moim zdaniem naprawdę warto jej posłuchać, jeśli jeszcze jej nie znaliście. No słuchajcie, dobrze, poza Sonata Arctica na obu koncertach jako goście specjalni zagrają zespoły Firewind oraz Sirius Black. Jest duża szansa na to, że kojarzycie greckich heavy power metalowców z Firewind. Dowodzi nimi Gaz G, którego zapewne kojarzycie. Jeśli dobrze pamiętam, grał 8 lat u Ozziego Osborna, ale też chłop występował swego czasu w Night Rage. Słuchałem sobie niedawno ich ostatniego albumu tegorocznego Stand United i mocno gitarowo, trochę power metalowo, ale myślę, że oni potrafią dobrze wymierzyć tę cukierkowość względem ostrych riffów, więc powinniście dobrze się na tym występie bawić. Trochę więcej cukierka jest w Sirius Black, ale myślę, że jeśli totalnie nie przekreślacie power metalu, to może Wam przypaść do gustu. No ale myślę, że jeśli posłuchacie sobie tych trzech zespołów, również ich ostatnich albumów, no to dojdziecie do wniosku, tak jak ja, że dobrze zostały dobrane, jeśli chodzi o supporty, czy w zasadzie tutaj jest tak opisane jako specjalni goście dla Sonata Arctica, bo grają dość podobną muzykę i zgromadzą w jednym miejscu właśnie fanów power metalu. Trochę power heavy metalu, ale jednak bardziej metalu ukierunkowanego w stronę power, a nie heavy. Słuchajcie, no to trzeba lubić. Trzeba lubić taką muzykę i ja nie będę ukrywał, że czasem zdarza mi się posłuchać, nie jestem jakiś ultra fanem i właśnie gdzieś tam pod koniec tych lat 90., tak jak wspominałem, miałem większą fazę na te dwa zespoły, Labyrinth i Sonata Arctica właśnie. Różne miałem jakby przygody później przez kolejnych tych ponad 20 lat i zdarzało mi się słuchać fajnych power metalowych zespołów i przede wszystkim, co ważne i nie powiedziałem, ja bardzo często wracam z sentymentu do Ecliptiki, Sonata Arctica, więc tak naprawdę jest to album, który gdzieś w tym trochę czarnym, a trochę romantycznym serduszku, jak to brzmi, cały czas jest. Jest to album, do którego mam ogromny sentyment ze względu na to, że słuchałem go jako 17-latek, długowłosy, wkręcający się w taką bardziej podziemną muzykę. Oczywiście mówienie, że power metal i Sonata Arctica jest podziemna, ale w kontekście jakby takich dużych gwiazd jak najbardziej to było wtedy podziemne. Słuchajcie, nagadałem się, jeszcze raz zapraszam razem z Winiary Bookings na te dwa koncerty. Jeden, przypomnę, 11 października w Warszawie, drugi 12 października w Poznaniu, więc tam, gdzie Wam będzie bliżej, to sobie wybierzcie. Zapowiada się niezłe power metalowe Grzańsko. Dzięki wielkie za uwagę, widzimy się niedługo, trzymajcie się. Na razie.